chciałbym wam opowiedzieć pewną historię. Ostatnio poszukiwałem jakiegoś nowego miejsca, nowego salonu. Miałem farta. Trafiłem w samo centrum Dzikiego Zachodu. Pomyślałem. Nieźle brzmi. I tutaj jeszcze mnie nikt nie zna. Zapowiadała się niezła potańcówka. Wszedłem. Rozejrzałem się dokładnie. Musiałem być pewien, że nie spotkam tutaj ludzi Daltona. Teren był czysty, więc mogłem się rozluźnić. Salon u Zbyszka naprawdę mi się podobał. Przez szpary w ścianach widziałem rozgwieżdżone niebo prerii, a podłoga przywoływała moje wysłużone kowbojki do tańca. Trzeba przyznać, że kobitki z zespołu Salu znają się na tańcach. Nie jestem mięczakiem, ale wzruszyłem się bardzo. Poczułem, jakbym się przenosił w czasie, z powrotem do wujka Bena na prerię. Ich lasso jednak było jakieś dziwne. Strzały z bicza wybiły mnie nieco z rytmu dobrej zabawy. Później wszystko zaczęło jakby zwalniać. Pomyślałem, no dobra, Colton, idź, musisz się z nim zmierzyć. I tak oto wezwałem go na pojedynek. Zebrałem gromkie brawa. Wiedzieli już, z kim mają do czynienia. W pewnym momencie poczułem, że ktoś mnie obserwuje. To byli chyba ludzie szeryfa. Widać było, że kogoś szukają. Próbowałem się czegoś dowiedzieć od kobiety szeryfa i byłem prawie pewien, że okręciłem ją sobie wokół palca. Niestety, nie pisnęła ani słówka. Co ze mną? Czy czar Coltona przestał działać? Zdążyłem tylko usłyszeć jedną z nich rozmów. Pytali, jak się bawicie? To wydawało mi się bardzo podejrzane. Jak się bawimy dzisiaj? No, bardzo świetny, na każdym balu country bardzo świetnie się bawię. Nie czuję się tu obco, bo tu tylu mam przyjaciół. Ja co powoduje, że pani wraca co roku? Klimat. Klimat i dobra zabawa. Tak. A tak panie same, czy z mężami? Z mężami. Tak, dokładnie, tak. Do której się bawimy dzisiaj? Do rana. Do końca. Jak się pani bawi? Świetnie. Najbardziej się pani podoba na balu country? Atmosfera, zabawa, muzyka przede wszystkim. Z kim pani przybyła? A, z przyjaciółmi! Bardzo fajnie, atmosfera jest super, naprawdę. Nie przypuszczałam, że jest tak świetnie tam. Czyli do rana? Oczywiście, jak zawsze. Panią gwiazdę naszej dzisiejszej sceny. Tak, bez przezwisk, proszę. Tak wszystkich pani nas rozgrzała aż do czerwoności. No i o to chodzi chyba, wszyscy nie? Bawimy się, mało kto siedzi. Siedzą wiadomo kto, a my, oni jak chodzą to myślą, że nie siedzą. No to trudno, ich problem, nie nasz. Niech żałują, że tu nie ma nas, ich nie ma wśród nas teraz, prawda? No. Czy pani jeszcze powróci na scenę? No oczywiście. Do której dzisiaj gramy? Do oporu. Będziemy mieli w całym To takie pytanie. Do której wy zamierzacie tutaj zostać? To pogadamy. Do rana. Do rana. Dzisiaj do rana. Hej, jakby to powiedzieli, górole z Nowego Targu. Jak prawdziwa górolka, hej!
Hej, ja nie jestem prawdziwa górolka, ale sercem i duchem jestem razem z nimi, bo są świetni ludzie. Jak pani oceni naszą publiczność tutaj, naszych ja gości? Ja nie muszę oceniać, dlatego tutaj jestem, bo ja uwielbiam tę publikę. Obojętnie, czy to jest w tym składzie, czy w innym, zawsze tutaj są super pozytywne wibracje. Który raz w Andrychowie? Nawet nie wiem. Kto by to zliczył? Czwarty, piąty? Przypomnij mi. Sześć i pół chyba. Bo połóweczka była taka, jeden raz był taki niepełny. Zjęła pani ze sceny. Połóweczkę to my możemy po koncercie. bardzo chętnie. Za kulisami? Umawiamy się? Nie ma sprawy. Dobrze, no to gratulujemy pani. Na razie nie ma czego, jeszcze się nie skończyło. Tak jak w przypadku prawdziwych mężczyzn, nieważne jak zaczynają, ważne jak kończą. Pani Alicjo, ale pani niewątpliwie ich rozgrzewa, nie tylko strojem. Bardzo się z tego cieszę. Głosem również. Dziękuję bardzo, staramy się jak możemy. Bardzo dziękujemy za ten króciutki wywiad. Nie ma za co, proszę częściej. Pierwszy raz. Jak to możliwe? Bo jestem tak młody, że normalnie pierwszy raz. Ale tutaj teściu mnie zachęcił i tutaj stały bywalec. Tak, ja muszę powiedzieć, że naprawdę ta impreza jest udana. Co roku, rokrocznie, świetnie zorganizowana przez pana Przybyłowicza. Zresztą świetny organizator imprez w Andrychowie. Jesteśmy zadowoleni z żoną, jesteśmy tu trzeci raz już. No i w międzyczasie jeździmy co roku do Mrągowa. Który raz się bawimy? Drugi. Tak. No może, bo ja żona też powie. Żona też drugi raz się bawi? Czy żona była wcześniej sama? Pierwszy raz. A, to mąż pierwszy raz był sam, co? Znaczy, przyjechaliśmy z Poznania. Nazwa zespołu Grupa Taneczna Salun. Salun, no to wiadomo, kojarzy się nieodłącznie z Dzikim Zachodem. No bo to, co robimy, no jest jakby żywcem. Staramy się brać te kawałki charakterystyczne właśnie dla tego, co się działo. Tutaj świetna atmosfera, oczywiście wspaniałe miejsce, no bo wiadomo, to już są góry, także można połączyć kapitalny wypoczynek z genialną zabawą, rozrywką. No i przyciąga też oprócz atmosfery ten styl, on jest barwny, plastyczny, dużo się w nim dzieje, no i w zasadzie bawią się i młodzi, i naprawdę już wiekowi ludzie. Ile było tych bali w końcu? 20 parę? 30? Wyszek wie, nie, 20 chyba nie. Nie? Chyba nie, 20 chyba nie. No to jak się pan dzisiaj bawi? Ja się nie bawię, jestem w pracy. A pana zadaniem jest? Żeby dobrze brzmiało. No jak brzmi dzisiaj? Bardzo dobrze. Szczerze, zarąbiście. Nie, ja w ogóle lubię muzykę country, dlatego się zimy, ale jestem mile rozczarowany. Bo myślałem, że to tak będzie tak bardziej w tym miastku, a to jest tak fajnie na luzie. Moja żonka też jest pierwszy raz i też się mu podoba. Koleżankę też jeździmy. Halo! Także bawimy się świetnie. Do rana. I następnym roku tu jesteśmy. Drugi raz. Czyli jednak bal country przyciąga. Bardzo przyciąga. Uzależnia? Może troszkę. Strój prawdziwy kowbojski. Tak, no staram się wczuć w atmosferę tak ten strój kowbojski. A pani ma bardzo, bardzo ładny kapelusz. Bardzo, bardzo dziękuję. Taki z kitką. Tak, to jest takim lisem. Który raz na balu country? Pierwszy raz. Wow. Ale bardzo fajnie, także zajawka na może kolejne lata, prawda? Czyli co, powrócimy za rok? Myślę, że jak najbardziej. Prawdziwy kowboj, z prawdziwą kowbojką. Jak się bawimy? Superowo! Jak klimat? Kowbojski! Który raz na balu country? Tu? Tu jestem po raz drugi. A w ogóle? A w ogóle? 15 dopiero. Prawdziwy kowboj! O, tak, bo może dlatego, że hoduję konie. Który raz na balu country? Jesteśmy pierwszy raz. Jak jest się bawimy? Super. Bardzo dobrze. Super. Muzyka super. Ekstra. Wszystko. A country słuchacie na co dzień? Country na co dzień słuchacie? Nie bardzo. Nie. Tylko od święta, raz do roku, tutaj w Andrychowie, w MDK. Miłej zabawy życzymy. No, zawsze wybierałem się do Mrągowa, zawsze zabrakło czasu albo pieniędzy, a tu akurat jestem pierwszy raz. Bardzo jestem zachwycony, super. Kowboj pierwszy raz? No, bo byłem na większych imprezach. Nie mówię, że były lepsze, ale naprawdę fantastycznie. Ale w Andrychowie jest wyjątkowo. A wyjątkowo, zdecydowanie. Spod Trzamiuczkich Tater, po śniegach przyjechałem, okrutnych.
ale naprawdę fantastycznie jest. Zorganizowane przewspaniale, wspaniała publiczność, super zorganizowane, naprawdę. Oby tak dalej, to tu Podhala ściągniemy do was. Próbowałem nowych kroków tanecznych, trunków i dobrego jadła od nowej bandy braci. Chłopaki musieli długo polować i obrobić którąś z pobliskich farm. Stoły były zastawione suto i smacznie. Widok tancerek oczarował mnie. Miałem sucho w ustach i miękkie nogi. Takiego kankana pamięta się całe życie. Ach, gdyby Lucy Jane miała takie nogi. Co to były za widoki? Kto nie widział, nie ma pojęcia, co stracił. Była tam też śmietanka z wyższych sfer, na czele z szefową CKIW. Niestety, kankana nie zatańczyła. No jest rewelacyjnie, powiem szczerze, budzi wspomnienia gdzieś tam z Ameryki. Nie bała się pani wziąć udziału w takim pokazie? No jak mogę się bać, kiedy tam cygaro zostało zgaszone, nie? A co się pani podobało najbardziej? No najbardziej jednak panowie z tymi tajczykami. Bardzo dziękujemy. Jest z nami również pani dyrektor Teresa Tomiak. Pani dyrektor, który raz pani jest na balu country? No nie po raz pierwszy, bo kiedy Zbyszek zapoczątkował te bale, pomagałam mu jako zwykły pracownik, no a teraz cóż, jako już osoba pełniąca inną funkcję, ale cieszę się, że przez tyle lat ciągle nasz Dom Kultury odwiedzają miłośnicy balu country. A gdzie u pani kapelusz kowbojski? Mąż ma. To do której się pani dzisiaj bawi? Do końca. Zapraszam. Wspomniała tylko coś o rozsławieniu tego lokalu. Pomyślałem. Już ja tego dopilnuję. Serdecznie dziękuję wszystkim gościom, nie tylko z Andrychowa, ale spoza Andrychowa. Mam nadzieję, że dzięki naszej telewizji regionalnej relacja z naszej dzisiejszej imprezy obiegnie cały świat i zarówno jako przerywów powitanych gości z Zachodu. Jak się później dowiedziałem, kowbojem, który od lat pracuje w tym salonie, jest Zbychu Przybyłowicz. Trzeba przyznać, umie zadbać o lokal i o gości. Czułem się, jakbym znowu był w domu. Który to raz tutaj już ten bal country w Andrychowie się odbywa? To już po raz 19. Imprezę wymyśliliśmy z Tomkiem Szwedem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku właśnie Tomek Szwed zawita do Andrychowa na ten jubileuszowy bal country. Myślę, że zabawa jest wspaniała, Alicja gra znakomicie. No jest to jednak w końcu najlepsza wykonawczyni country w tej chwili w Polsce. No zespół taneczny również i te elementy kaskaderskie, blata, swój program. No myślę, że wybór był dobry, no ale najważniejsza jest opinia oczywiście uczestników, nie organizatora. Udało się, że sala się zapełniła jak co roku. Salon, ten jeden wieczór, kiedy Dom Kultury zamienia się w salon, wypełnia się gośćmi. No i jak zauważyliśmy, z jak wielu miejscowości przybyli. W samym konkursie, w którym wyłoniliśmy szeryfa i szeryfową, były pary z Warszawy, Nowego Targu, Katowic i Oświęcimia. Wygrała para z Oświęcimia po 4 latach, Barbara i Jerzy Zając. Znowu są przez rok szeryfami naszego salonu. Poznałem niesamowitych ludzi i rzuciłem zalotne spojrzenie w stronę czerwonej spódniczki. Odtąd jednak zaczęły się moje problemy. Banda szeryfa dostała cyng od ludzi Daltona. Wyrzucili mnie, zanim zdążyłem się pożegnać. Zniknąłem. Wiedziałem, że już wkrótce odkryją moje prawdziwe ID. Kolejny raz wyznaczono nagrodę. Mam nadzieję, że sprawa do przyszłego roku ucichnie i ja, David Colton, powrócę na bal country do Andrychowa. A jeśli nawet przyjdzie mi siedzieć w pace, gdy wyda mnie gringo skuszony wysoką nagrodą, powiem: warto było. Nigdy jeszcze się tak dobrze nie bawiłem.